Szanowni Państwo, serdecznie Państwa witam po raz kolejny na cotygodniowym serwisie informacyjnym. Oczywiście jak zwykle rozpocznę sytuację epidemiologiczną w naszej gminie. Na dzisiejszy jest sytuacja bardzo dobra. Nie mamy osób, które aktualnie byłyby osobami zakażonymi. Nie mamy też osób, które byłyby w kwarantannie. Jest kilka osób, które są w kwarantannie granicznej, ale to są oczywiście osoby, które przyjechały i z racji prawa muszą być w tej kwarantannie. Więc jakby tak się utrzymało, było wspaniale i obyśmy tak dalej trzymali tą sytuację, jeśli chodzi o epidemiologiczną sytuację w naszej gminie. Kolejna sprawa to jest pytanie, czy Urząd Gminy będzie funkcjonował tak jak przed COVID-19. Chciałbym Państwa poinformować, że on funkcjonuje, ale jednak na zasadach związanych na podstawie przepisów Gminnego Inspektora Sanitarnego. W ostatnim czasie mieliśmy kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, która kontrolowała nasze zabezpieczenie przed COVID-19 i nawet ta kontrola pokazała, że trzeba jeszcze troszeczkę wzmocnić tą ochronę zarówno Państwa jako klientów, jak również i pracowników, więc te zasady póki co, jeśli nie będą zmienione przepisy, pozostaną na dotychczasowym poziomie. Szanowni Państwo, jak zauważyliście, ostatnie spotkanie nie było 2 tygodnie temu. Byłem na urlopie razem z małżonką. Chciałbym się przy okazji tak podzielić takimi spostrzeżeniami. Byliśmy na roztoczu, można powiedzieć trochę, żeśmy podróżowali. Jakie są wnioski, porównania z naszą gminą? Otóż wydaje mi się, że indywidualnie, jak patrząc na naszą gminę, to poziom rozwoju w naszej gminie jest dużo większy niż w tamtych miejscowościach, które żeśmy zwiedzali. Natomiast jeśli chodzi o sytuację centrów wsi, w tej przestrzeni publicznej, to w tym zakresie w naszej gminie jeszcze mamy sporo do zrobienia i to jakby można powiedzieć wszystko przed nami. Więc jest dobrze, ale jeszcze dużo musimy popracować. Szanowni Państwo, najbliższy tydzień to Zielony Tydzień, Green Week, więc wyzwania ekologiczne. Zaczyna się 19, czyli od soboty, akcją sprzątania świata. Następnie od 21 do 27 września jest to tydzień, gdzie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił tydzień dla Małopolski. W tym czasie będą różnego rodzaju wydarzenia związane z ekologią. Natomiast wszelkie wydarzenia do 23 października są zaliczane właśnie w ramach tego tygodnia. Następny tydzień to związany z tym jest też Dzień bez samochodu. Dnia 22 września nie używamy samochodu albo staramy się jak najmniej używać. No każdy z nas do pracy, na spacer czy w inne miejsce może pójdzie boso, powiedzmy sobie może pieszo. No a może rowerem. Każdy z nas może w jakiś sposób się przyczynić do tego, żeby zmniejszyć emisję spalin do atmosfery, więc spróbujmy sami pomyśleć, co udałoby się nam zrobić dla środowiska, właśnie wykorzystując ten dzień bez samochodu. Szanowni Państwo, najbliższa niedziela to jest trzecia niedziela września, więc w gminie Iwkowa święto suszonej śliwki. Tak, rzeczywiście w tym roku też będzie święto suszonej śliwki, ale będzie ono inaczej. W związku z pandemią będzie to w rozproszeniu. Będzie bardziej indywidualnie i będzie też oczywiście online. Więc rozproszenie będzie polegało na tym, że nie skupiamy się wszyscy na stadionie Klubu Sportowego Olimpia Kąty, tylko odwiedzamy różne miejsca w gminie. Zarówno mieszkańcy, jak i również ci, którzy chcą do nas przyjechać. Jest lista, są obiekty, które są otwarte i będzie można je w niedzielę odwiedzać po to, żebyśmy się rozproszyli, żebyśmy nie zbierali się wszyscy razem. Natomiast dla tych, którzy mają komputery, telefony, chcą skorzystać, chcą uczestniczyć w konkursie, będzie transmisja online. Ona będzie od 13 do 15 w niedzielę i wtedy na tej transmisji zobaczymy cały proces suszenia śliwek. Przybliży nam to, pokaże nam to, jak to wszystko wygląda i mam nadzieję, że to będzie ciekawa historia, ciekawe spostrzeżenie dla Państwa. Szanowni Państwo, jeszcze wracając do Zielonego Tygodnia, co my możemy zrobić, każdy z nas? Jeśli patrząc na naszą gminę, każdy z nas podniósłby jedną butelkę,
że jeden papierek jest na 6,5 tysiąca mieszkańców, więc w środowisku będzie o 6,5 tysiąca mniej butelek leżało. Więc zachęcam, w ramach tej akcji zróbmy coś. Wystarczy jedna rzecz, a razy 6,5 tysiąca będzie dawało duży efekt. Więc zapraszam. Hasło na najbliższy tydzień: ekotradycja, czyli zachowujemy tradycję, ale nie ingerując w środowisko, albo w zgodzie z naturalnym środowiskiem. Serdecznie Państwa zapraszam i dziękuję za uwagę.